Globalne ocieplenie to wyzwanie, a często nawet wyrok dla roślin i zwierząt. Zwrotnikowe obszary Afryki są szczególnie narażone na ich skutki. Rozrost Sahary postępuje, a dla ubogiej flory i fauny oznacza konieczność ciągłych zmian. Zmiana towarzyszy nie tylko procesom w środowisku naturalnym, ale i tym technologicznym. Czy potrafimy nazwać emocje towarzyszące zmianie i umiemy sobie z nimi poradzić? A może powinniśmy lepiej je poznać i zmienić w sprzymierzeńca? Odpowiedzi na te pytania udzieli Państwu Sonia Wysocka, psycholog biznesu, zwolenniczka promowania psychologii pozytywnej. Soniu, opowiedz nam coś więcej o zmianie. Cześć, witam Was wszystkich. Dziękuję, że jest Was tu w ogóle tak dużo. I tak, mam na imię Sonia, jestem psychologiem biznesu. Osobiście gorącym orędownikiem zmian. Jak tylko widzę jakąś zmianę w swoim życiu, to staram się w nią wchodzić jak dzik w kapustę. I to samo tyczy się środowiska zawodowego, środowiska IT. Ja w IT pracuję od ładnych paru lat w działach związanych z employer brandingiem, z komunikacją, z PR-em. Więc najczęściej maczam palce bardzo mocno w tych zmianach, które w naszych organizacjach się dzieją, ale też mam taki fajny punkt obserwacyjny na ludzi, którzy przez zmiany przechodzą. I o tym troszeczkę chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. No ale od początku, co ja tutaj w ogóle robię i dlaczego ludziom z IT chcę opowiadać o zmianach? No wiecie, zapewne nie raz, nie dwa słyszeliście powiedzenie, że zmiana jest jedyną stałą w naszym życiu. I to jest jak najbardziej trafne. I to się tyczy też tego naszego środowiska zawodowego. Moim zdaniem IT jest na te zmiany wybitnie wystawione, wybitnie narażone. Dlaczego? Ano przede wszystkim dlatego, że my w IT jako pierwsi bierzemy na klatę konsekwencje szybkiego rozwoju technologicznego. Nowe języki programowania, nowe narzędzia, to my jako pierwsi musimy nabywać nową wiedzę, nowe umiejętności. A to przecież zmiana. Konkurencja na rynku IT jest zaciekła, a wymagania klientów, wiecie to zapewne lepiej ode mnie, stale rosną, są zmienne. To wszystko sprawia, że my musimy w IT wprowadzać ciągłe innowacje. Ciągle się dokształcać, dostosowywać nasze produkty, nasze usługi do tych zmieniających się warunków na rynku, ale też do wymagań klientów. Coraz więcej firm z obszaru IT podlega procesom globalizacyjnym. My nie dość, że pracujemy dla klientów, którzy są odmienni kulturowo, to też coraz częściej pracujemy w zespołach zróżnicowanych kulturowo. I taki kontakt, ciągłe dostosowywanie się do odmiennej kultury naszego rozmówcy, naszego współpracownika, też wprowadza jakąś tam zmianę w sposobie naszego funkcjonowania w naszym środowisku pracy. No i co? No i agile. Bardzo dużo firm z obszaru IT szczyci się tym, że ma agile'owe podejście do pracy. I słusznie, przecież agile w samej swojej budowie zakłada elastyczność, zakłada to, że zmiany są konieczne i że trzeba się do nich dostosowywać. No dobra, ale o zmianie. Jak zapewne wiesz, choćby z własnego doświadczenia, zmiana zmianie nierówna i zazwyczaj możemy te zmiany podzielić na takie dwie najbardziej podstawowe kategorie. Po pierwsze, są to zmiany, które wprowadzasz do swojego życia samodzielnie. I to jest efekt albo jakiegoś, wiesz, wake up call, budzisz się i stwierdzasz, że nie, od jutra robię coś innego, albo też są efektem takiego przemyślanego działania. Nagle myślisz o swojej sytuacji, na przykład zawodowej, i znajdujesz obszar, w którym stwierdzasz, że mógłbyś funkcjonować lepiej, który można zmienić, można poprawić. Dla przykładu, zazwyczaj przychodziłeś do pracy na godzinę 9, teraz chcesz wychodzić z pracy o 2 godziny wcześniej, chcesz zacząć przychodzić na 7, chcesz zmienić swoją rutynę. To jest przykład takiej zmiany. No ale przecież mamy też zmiany, które od tak sobie na nas spadają. Są nam narzucane przez otoczenie. I mówiąc otoczenie, mam na myśli albo bieg wydarzeń, na które nie mamy wpływu, albo otoczenie w postaci naszego przełożonego. Dla przykładu, któregoś dnia przychodzisz do pracy i twój przełożony informuje cię, że od przyszłego miesiąca będziesz miał nowego team lidera.
No dobra. Zmienili ci tego team leadera. I co czujesz? No może się boisz, no bo nie znasz tego człowieka. Nie wiesz, jak wasza współpraca będzie przebiegać. Może trzaskasz drzwiami, złościsz się, jesteś czerwony na twarzy, mówisz nie, w ogóle tego nie akceptuję, złościsz się. Może jesteś smutny, bo zwyczajnie byłeś przyzwyczajony do tego poprzedniego team leadera. Może jesteś rozczarowany sytuacją, a może czujesz opór. Bardzo często się mówi, nie? Opór wobec zmiany. Widzisz, opór to nie jest emocja, to jest bardziej postawa wynikająca z odczuwania miksu tych emocji, które sobie wymieniliśmy. To są emocje takie wywołujące dyskomfort, ale przecież nie tylko takie musimy czuć. Możesz być ciekawy tego, co przyniesie ta nowa współpraca. Możesz mieć jakieś nadzieje z tym związane, a możesz się zwyczajnie cieszyć, być podekscytowany tą zmianą. No dobra. Wymieniliśmy sobie te emocje, które możemy potencjalnie odczuwać w obliczu takiej zmiany. No ale tak być może patrzysz na tą listę i się zastanawiasz, czy ja celowo zrobiłam tak, że tych emocji wywołujących dyskomfort wymieniłam tutaj więcej. No nie zrobiłam tego celowo. Oczywiście moglibyśmy sobie tych emocji prawdopodobnych do odczucia w momencie zmiany wymienić znacznie więcej, ale musisz mi zaufać, że ile byśmy ich sobie tutaj nie wymienili, to tych wywołujących dyskomfort zawsze będzie na liście więcej. Dlaczego? No bo ich ogólnie jest więcej. Tych emocji wywołujących dyskomfort ogólnie ich istnieje więcej. A poza tym mamy w mózgach taki bardzo ciekawy mechanizm, który odziedziczyliśmy po naszych praprzodkach. I ten mechanizm dąży przede wszystkim do zachowania statusu quo, czyli do takiego zachowania takiego bezpiecznego, znanego nam dotychczas stanu rzeczy. Dlaczego? Ponieważ nasz mózg jest nastawiony na przetrwanie. A czym jest zmiana? Zmiana jest czymś nowym, czymś nieznanym. A więc dla naszych mózgów, bardzo wyczulonych na to, żebyśmy przetrwali za wszelką cenę, jest to obszar potencjalnie niebezpieczny. Wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, która mogła mieć miejsce w przeszłości. Nasz praprzodek wychodzi z jaskini, znajduje jakiś owoc, którego do tej pory nie znał. No, spora zmiana w jego życiu, prawda? No i co on wtedy może czuć? No z jednej strony może czuć ciekawość, która pcha go do wejścia w tą zmianę. No chciałby zjeść ten owoc. Z drugiej strony trochę się boi. No i co by było, gdyby mózg faworyzował emocje ciekawości? No zjadłby ten owoc. Jaki mógłby być z tego maksymalny zysk? Ubogaciłby swoją dietę. A co jeśli ten owoc byłby zatruty? Dla naszych mózgów nastawionych na przetrwanie o wiele bardziej opłacało się faworyzować zawsze te emocje wywołujące dyskomfort, w tym przypadku strach przed zjedzeniem, przed niewejściem w tą zmianę, ponieważ to mogło skutkować na przykład śmiercią, ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Oczywiście otoczenie dookoła nas, świat ewoluował, zmiana team leadera nie pozbawi cię życia, nie sprawi, że nagle będziesz miał jakiś ciężki uszczerbek na zdrowiu. Ale ten mechanizm w naszych mózgach pozostał i bardzo skutecznie odwodzi nas od zmiany. Jaki jest jeszcze efekt tego właśnie mechanizmu? No, po pierwsze, te emocje, które wzbudzają w nas dyskomfort, te trudne emocje, my je czujemy intensywniej, bo mózg nam daje znać, hej, zobacz, tu jest nowy obszar, jakiś nieznany, więc zwróć uwagę na to, czy tutaj czasami ci coś nie zagraża. Ale też w sytuacji takiej, kiedy czujesz coś i fajnego w obliczu zmiany, cieszysz się na nią, ale jednocześnie się jej na przykład trochę boisz, albo trochę tam jesteś smutny z powodu tej zmiany, mózg raczej będzie faworyzował tą emocję wywołującą dyskomfort. Tak nas troszeczkę sabotuje. Sabotuje nas mózg, nasz mózg w momencie zmiany. No ale czy to tylko ten mechanizm? Czy to tylko ten mechanizm powoduje, że my w te zmiany nie chcemy wejść, albo nawet jak zaczniemy wprowadzać zmiany, to nagle się z niej wycofujemy i tam mówimy, o nie, jednak nie, jednak wracam do tego znanego mi stanu z rzeczy. No nie tylko ten mechanizm. Co nas odwodzi od zmiany, to jest czasem taka wizja potencjalnego niepowodzenia. No bo co, jak ja wprowadzę tę zmianę, na koniec dnia się okaże, że ona wcale nie była taka korzystna, albo w ogóle mi się nie uda doprowadzić tej zmiany do końca, no co, no wstyd, nie? I taka wizja wstydu jest bardzo silną emocją.
Taka wizja wstydu bardzo skutecznie nas odwodzi od podjęcia zmiany. Niecierpliwość. To, że my jako ludzie jesteśmy niecierpliwi z natury, to raz. Ale też obserwując innych ludzi, obserwując to, jak oni wprowadzają zmianę, najczęściej obserwujemy, wiecie, tylko ten ostatni etap. To, jak oni tą zmianę skutecznie wprowadzili. Właśnie, skutecznie, bo jak wprowadzili nieskutecznie, to raczej się tym nie chwalą, nie? Ale też mamy tendencję do tego, że widzimy właśnie ten ostatni krok. Ulegamy tej iluzji, że te zyski ze zmian, one się pojawiają już teraz, zaraz, natychmiast. Zapominamy, że to jest najczęściej proces wieloetapowy. To skutecznie nas odwodzi od wprowadzenia zmiany albo prowadzi do takiego momentu, że my rezygnujemy. W momencie jej wprowadzania nagle rezygnujemy i się wycofujemy. Zmiana to jest zawsze proces jakiejś utraty. Ja wiem, że stosowanie słów zawsze i nigdy jest niebezpieczne i nie powinno się tego robić, ale tutaj się nie boję, no bo zobacz, nawet w przypadku wprowadzenia zmian takich ewidentnie pozytywnych, że ty ewidentnie widzisz te korzyści, cieszysz się na tę zmianę, zawsze coś tracisz. Choćby dotychczasowy komfort funkcjonowania, choćby ten luksus dotychczasowej rutyny, w jakiej działałeś. No i nie lubimy, jak nam się coś narzuca. Szczególnie osoby, które mają taką wysoką potrzebę kontroli. W przypadku zmiany, która po prostu na nas spada, nasz przełożony coś tam nam komunikuje, że zmiana się zadzieje i koniec, nie masz na to wpływu. Zazwyczaj nie czujemy się jakoś super komfortowo, super bezpiecznie, no bo co? Nie mamy kontroli nad sytuacją. Te wszystkie czynniki plus ten mechanizm, o którym wam opowiadałam, bardzo skutecznie od tej zmiany może nas odwodzić. No to jak tyle tego jest, no to czy warto? No jasna sprawa, że warto. No bo przecież jeżeli zauważasz jakiś obszar w swoim życiu, w swoim funkcjonowaniu, który chciałbyś zmienić, to oznacza, że jesteś takim uważnym i świadomym kreatorem swojego życia, że bierzesz w tym udział, że chcesz się rozwijać, że widzisz obszar do poprawy. Drugie, zmiana to po pierwsze zawsze jakieś nowe znajomości, ale też nowe kompetencje. Wprowadzając siebie w nowe obszary, siłą rzeczy przymuszasz się troszeczkę do tego, żeby nabyć więcej wiedzy, więcej umiejętności, poszerzasz zawsze swój wachlarz zachowań, kompetencji. Kreatywność. Wielu z was zapewne widziało nieraz taki obrazek ilustrujący mózg, że tam lewa półkula odpowiada za logiczne myślenie, a prawa za kreatywność. Wszystko super, tylko że rzeczywistość jest troszeczkę bardziej złożona. Za kreatywność tak naprawdę odpowiadają połączenia neuronalne między tymi dwoma półkulami. A nasz mózg jest neuroplastyczny. Ma zdolność do tworzenia tych nowych połączeń neuronalnych. Jak to się dzieje? Między innymi w efekcie właśnie poszerzania tego swojego wachlarza umiejętności, kompetencji, wiedzy, wystawiania się na nowe, na coś, z czym do tej pory nie mieliśmy styczności. Zyski. Poprzednio mówiłam, że przy zmianie zawsze coś tracimy, ale też zawsze coś zyskujemy. Nawet w obliczu zmian, takich wiesz, takich negatywnych, no zmienili ci tego team lidera. Okazuje się na koniec dnia, że nie współpracuje się z nim fajnie. Jest niemiły, jest niekompetentny, nie widzisz wartości dodanej z jego pracy. Być może to jest świetna okazja, żebyś nauczył się choćby asertywności. Zawsze możesz z tej zmiany czerpać jakiś zysk. Współpracując z tym liderem, z którym zawsze się zgadzasz, nie miałbyś tej szansy, nie miałbyś tej okazji na ten zysk. Chciałabym się z tobą podzielić moim absolutnie ulubionym powiedzeniem na temat zmiany i nie, nie jest to, że zmiana jest jedyną stałą w naszym życiu. Złap zmianę za rękę, zanim zmiana złapie cię za gardło. O wiele łatwiej jest i o wiele przyjemniej i z większym zyskiem przeprowadzać zmianę na spokojnie, wtedy, kiedy widzisz ku temu przestrzeń, kiedy czujesz taką potrzebę. Spokojnie, za rękę. No bo co się może stać, jeśli odpuścisz wprowadzenie zmiany? W momencie, kiedy to jest ten pierwszy przypadek, nie? W momencie, kiedy ty nagle stwierdzasz, że jest jakiś obszar, który możesz zmienić, możesz ulepszyć. Jeśli odpuścisz, możesz siebie wrzucić w stan takiej nieznośnej stagnacji i umacniać swoje poczucie bezradności. Widzę obszar, ale nie, ja się nie nadaję, ja nie chcę, a może nie, a może później. Stagnacja, poczucie bezradności. To może prowadzić w przyszłości do takiego poczucia niewykorzystanej szansy. Pomyślisz sobie za 5 lat.
o kurczę, wtedy to był świetny moment, żeby tą zmianę wprowadzić. Teraz już albo jest za późno, albo nie będę miał z tego takiego zysku jak wtedy. To może generować naprawdę sporą frustrację. W przypadku tych drugich zmian, tych, które na nas spadają, a my przyjmujemy taką postawę, nie, to mnie nie dotyczy, nie chcę w tym brać udziału, kompletnie nie. Słuchaj, niepotrzebnie wydatkujesz energię. Ta zmiana się wydarzy, czy ty tego chcesz, czy ty tego nie chcesz. Takie wypieranie tego, że ona się dzieje, że ona ciebie dotyczy, dotyczy ciebie bezpośrednio, sprawia, że ty niepotrzebnie wydatkujesz energię, którą mógłbyś włożyć w zastanawianie się, w opiekę nad swoimi emocjami i taką zastanawianie się, kalkulację, jaki jest ten maksymalny obszar zysku, jaki z tej sytuacji, z tej zmiany możesz dla siebie wynieść. Czy istnieje złota recepta na zmiany, na opiekę nad naszymi emocjami w procesie zmiany? Oczywiście, że nie istnieje. Każdy z nas jest różny. Zmiana jest zmianie nierówna. Nie ma jednej złotej recepty. Ale można podjąć kroki, które ułatwią ci przechodzenie przez ten proces. Po pierwsze, zrozum, że to jest naturalne. Nawet osoby, które zmiany uwielbiają, mówię z własnego doświadczenia, to nie jest tak, że my tych emocji zabarwionych negatywnie, tych wywołujących dyskomfort, że my tych emocji nie czujemy. Nie, czujemy je, tylko potrafimy się sobą opiekować w tym. Jesteśmy już do tych emocji troszeczkę przyzwyczajeni i wiemy, że nie ma się czego bać, nie ma się na co złościć, nie ma się z czego smucić. To jest naprawdę naturalne. To jest, widzisz, ten mechanizm w naszych mózgach, o którym ci mówiłam. Po drugie, nazwij to. Nazwij, co ty czujesz, z czym ty się tak naprawdę mierzysz i czym ty chcesz się zaopiekować. Jeżeli chcesz się czymś zająć, musisz najpierw wiedzieć czym. Widzisz, emocje mają to do siebie, że bardzo łatwo je ze sobą pomylić. Szczególnie emocja strachu i złości. Mam wrażenie, że jest takimi dwoma emocjami, które łatwo się ze sobą mylą. No bo widzisz, to, że nie wiem, tupniesz nogą, trzaśniesz drzwiami, to nie musi oznaczać, że ty się złościsz. Może to jest twoja reakcja na to, że ty się po prostu boisz. Zastanów się, co ty tak w ogóle czujesz, o co ci w ogóle chodzi. Rozmawiaj. I tu nie chodzi o to, żeby, nie wiem, już teraz, zaraz w obliczu zmiany iść na terapię, czy nagle pytać wszystkich o zdanie, jak się w tej zmianie zachować. Nie, nie, wręcz przeciwnie. Widzisz, czasem zmiany są na tyle skomplikowane, tych emocji masz tak dużo w sobie, że czasem bardzo ciężko jest nawet przy usilnym staraniu te emocje nazwać. Właśnie wtedy fajnie sprawdzi się znalezienie sobie takiego słuchacza, osoby, której będziesz mógł wyartykułować te wszystkie twoje nieuporządkowane myśli. Taka osoba wtedy bez oceniania pozwoli ci to powiedzieć głośno, bo czasem pewne rzeczy trzeba powiedzieć głośno, żeby je sobie w głowie poukładać, żeby to wyklarować. Ostatni krok, absolutnie najważniejszy. Zbierz informacje. I to jest taki krok, który oszukuje ten nieznośny mechanizm w naszych mózgach. No bo mówiliśmy sobie, czym jest zmiana? No nowym nieznanym, a więc nasz mózg potencjalnie traktuje to jako niebezpieczeństwo. Więc co możemy zrobić? Zasabotować to troszeczkę, zbierając więcej informacji o tym, o samej zmianie, ale też o tym, jak nasza rzeczywistość po tej zmianie będzie wyglądała. Sprawiamy, że dla naszych mózgów ta zmiana i ten jej późniejszy przebieg kształtuje się jako coś bardziej swojskiego, bardziej zrozumiałego. Już nie trzeba się tego aż tak mocno bać. Oszukujmy troszeczkę ten mechanizm. No dobrze, ale co jeśli jesteś liderem? Czyli najprawdopodobniej osobą, która nie dość, że przez zmiany przechodzi, to jeszcze te zmiany najczęściej wprowadza. No liderze, jeśli chcesz wprowadzić zmianę, no to zapewne po pierwsze chcesz, żeby ta zmiana była wprowadzona trwale, ale też, żeby twoi pracownicy te zmiany zrozumieli i w sobie zinternalizowali, żeby to na koniec dnia nie wyglądało tak, że wiesz, zmiana sobie, a pracownicy sobie. Tak naprawdę zachowują się i funkcjonują jak przy starym porządku rzeczy. No to co zrobić i jak im pomóc w takim razie przechodzić przez tą zmianę? Po pierwsze, stara, dobra zasada z samolotu z maseczkami tlenowymi. Żeby pomóc innym, najpierw pomóż sobie, liderze. Wprowadzając zmianę, nie znaczy, że wprowadzasz ją tylko dla pracowników. Najczęściej to ty sam musisz też przez tą zmianę przejść, ją zrozumieć i potrafić zaopiekować się swoimi emocjami. Upewnij się, że potrafisz to robić, bo tylko wtedy
nabierzesz narzędzi i możliwości, żeby pomóc swoim pracownikom w tym procesie. Po drugie, umacnij ambasadorów zmiany. Kim są ambasadorowie zmiany? No zapewne, jeśli masz zespół, to komunikując zmianę momentalnie w tym zespole znajdą się osoby, które od razu z marszu entuzjastycznie do tej zmiany podejdą. Zrozumieją jej przyczyny, zrozumieją jej cele, będą bardzo pozytywnie nastawieni. To są właśnie ambasadorowie zmiany. Bardzo ważnym krokiem jest, żeby pochwalać i umacniać postawę tych osób. Po pierwsze, zapobiegnie to utracie tych fajnych morali przez te osoby, a po drugie, te osoby swoim entuzjazmem i swoim zrozumieniem samej zmiany pomogą ci dotrzeć do tych mniej entuzjastycznie nastawionych pracowników. Last but not least, komunikacja. To, co powiesz, jest ważne, ale to, jak powiesz, jest najważniejsze. No bo czym jest komunikacja? Każdy zna ten schemat. Nadawca, komunikat, odbiorca. I to jest super schemat. On idealnie obrazuje to, czym technicznie jest komunikacja. No jest jakiś nadawca, powiedzmy ty, liderze, jesteś nadawcą. Jest komunikat. Werbalny, niewerbalny, komunikujesz jakąś zmianę. No jest twój pracownik, odbiorca tego komunikatu. No ale tak patrzymy na ten schemat i na początku i na końcu jest nadawca i odbiorca. A więc nie robot, nie ChatGPT, tylko człowiek, który czuje, który odczuwa emocje. Więc w kontekście tej komunikacji, jak tak wiemy, że to jest człowiek, że on czuje, to kształtuje nam się inny model trójkowy, który tę komunikację opisuje. Bo widzisz, liderze, komunikując cokolwiek, komunikując zmianę chociażby, twój pracownik podda ocenie to, co ty powiedziałeś i jak ty powiedziałeś. Podda to wartościowaniu. Świadomie lub nie. Na podstawie tej oceny, którą on wystawi temu komunikatowi, będzie odczuwał jakieś emocje, a na podstawie tych emocji będzie wyrażał konkretne zachowanie wobec zmiany, którą ty właśnie wprowadzasz. Więc widzisz, to wszystko zaczyna się, to jak twój pracownik przez zmianę przejdzie, co poczuje, zaczyna się od tego, jak ty będziesz komunikował, od tego, co ty powiesz i jak powiesz. Konkrety. Jak więc komunikować w obliczu zmiany? Po pierwsze, upewnij się, że zaopiekowałeś taką odpowiednią przestrzeń na tę komunikację, że poświęciłeś jej odpowiednią ilość czasu i że dałeś przestrzeń na to, żeby ludzie cię o tę zmianę pytali. Zadawanie pytań to jest bardzo fajny objaw, bo to znaczy, że ludzie chcą zrozumieć najpewniej przyczyny, ale też korzyści, jakie z tej zmiany płyną. To jest bardzo fajny objaw. Po drugie, upewnij się, że przejrzyście artykułujesz tę zmianę, że bardzo rzetelnie przekazujesz przyczyny, bo widzisz, nawet najprostsze, najbardziej zrozumiałe przyczyny dla ciebie nie muszą takie być dla twojego pracownika. On może pewnych rzeczy nie rozumieć i ma do tego prawo. Upewnij się, że przejrzyście przedstawiasz powody, ale szczególnie cele i korzyści. Bo to widzisz, to jest właśnie to zbieranie informacji. Dostarczając te informacje o zmianie, o jej celach, korzyściach, o tym, jak ta nowa rzeczywistość po zmianie będzie się kształtować, sprawiasz, że sabotujesz ten nieznośny mechanizm mózgu tego pracownika. Oswajasz mu troszeczkę te zmiany, dajesz mu więcej informacji. W organizacji jest tak zazwyczaj, że jak jest wprowadzana jakaś zmiana, to znajduje się bardzo wiele osób, które są źródłami informacji na temat tej zmiany. Upewnij się, drogi liderze, że ty jako bezpośredni przełożony swoich pracowników jesteś najbardziej rzetelnym i najbardziej takim intuicyjnym źródłem, do którego oni mogą się udać po informacje. Absolutny klasyk komunikacyjny. Upewnij się, że twoi odbiorcy, twoi pracownicy w ogóle zakodowali to, co ty powiedziałeś. Czyli na sam koniec warto jest poprosić o powtórzenie tego, co powiedziałeś. Upewnienie się, że oni cię aby na pewno zrozumieli. Last but not least. Nie ograniczaj się do takiego, wiesz, jednostronnego kanału komunikacji. Jak zachęcisz swoich pracowników, żeby wyrażali swoje obawy i uwagi odnośnie tej zmiany, to po pierwsze sprawisz, że pomożesz im samym zrozumieć to, co oni czują, bo oni wtedy będą mówić o emocjach. Oni, dając im taką przestrzeń, dajesz im przestrzeń na co? Na taki emocjonalny język. Po pierwsze, dla nich to jest fajna informacja, co oni sami w obliczu tej zmiany czują,
ale też jest świetną informacją dla ciebie, bo też wiesz, z czym oni się mierzą, na jakim oni etapie są. Widzisz, takie komunikowanie zmiany nie tylko pomoże twoim pracownikom przez tę zmianę przejść, wprowadzić tą zmianę skutecznie, przede wszystkim umocni to twój autorytet. Autorytet lidera w procesie zmiany. Czas biegnie nieubłaganie, więc już podsumowujmy. Słuchaj, emocje, szczególnie takie, które wywołują dyskomfort w momencie zmiany, nie są jakimś znakiem z góry. Nie są wymówką, żeby tych zmian nie podejmować. Te emocje są naturalne. Wszyscy je czujemy. To, że chcesz podjąć zmiany, to, że je podejmujesz, jest super informacją o tobie, bo to znaczy, że jesteś takim świadomym i uważnym kreatorem swojego życia, a nie jakimś takim biernym obserwatorem. To też znaczy, że jesteś dobrym biznesmenem, szczególnie w przypadku tych zmian, które na ciebie wpadają. Ty od samego początku nie marnujesz niepotrzebnie energii na wypieranie zmiany, tylko biznesowo i rzetelnie kalkulujesz sobie maksimum zysków, jakie możesz z tej zmiany wynieść dla siebie. I po trzecie, liderze, uważność na komunikację i na emocje twoich pracowników nie tylko sprawia, że ty wprowadzasz tą zmianę skutecznie, to umacnia twój autorytet, który jest niezbędny w pełnieniu funkcji lidera. I to wszystko, co chciałam wam powiedzieć. Bardzo serdecznie wam dziękuję i jeśli macie jakieś pytania, to jest ten moment. Dziękuję wam. Okej, okay, chyba muszę ci rzucić ten magiczny kwadrat, więc łap. Nie trafiłam. Dobra. Mam świetna prezentacja. Dziękuję zarówno ci. Pod kątem kontentu, jak i wystąpienia. Mam dwa pytania, tylko właśnie musiałem sobie zapisać, żeby nie zgubić. Okay. Jeden, odnośnie części pierwszej, czyli jak radzić sobie ze zmianą. To jest męczące. Tak. Przygotowywać się do zmiany, bo teraz tak, automatycznie ja zostaję tu, gdzie jestem. Mhm. Tłumaczenie, zgadzam się, że te wskazówki pomagają. No i teraz, jak radzić sobie z takim zmęczeniem, z wykończeniem? Zmęczeniem. Wiesz co? To jest też taki kolejny krok, który możesz podjąć. Zaobserwuj sobie swój styl przechodzenia przez zmianę. Zaobserwuj nawet takie najbardziej błahe rzeczy, które ci pomagają się do tej zmiany przygotować. Nie wiem, jedni będą lubili iść na masaż. Po prostu. Dać sobie, wiesz, jest takie bardzo prymitywne rzeczy czasem działają, naprawdę. Bo widzisz, połączenie umysł-ciało jest nierozerwalne. Czasem niektórzy lubią od tej strony. Niektórzy lubią udać się na medytację, żeby troszeczkę się uspokoić. Niektórzy mają taki cykl wyznaczenia sobie przestrzeni czasowej w ciągu dnia, że okej, okay, to jest godzina, gdzie odcinam się od wszelkich komunikatorów i to jest godzina, gdzie się zastanawiam właśnie na przykład nad tą zmianą, która mnie czeka, nie? Na spokojnie sobie do tego podchodzę, rozpisuję sobie plusy, minusy. To też takie analityczne podejście bardzo pomaga, bo też daje ci takie poczucie kontroli, bo to, co najczęściej właśnie męczy, to jest takie poczucie chaosu, że ty nie wiesz, co się dzieje, jest strasznie dużo rzeczy do ogarnięcia. Takie analityczne, biznesowe podejście bardzo często pomaga się uspokoić troszeczkę. Okej, okay, dzięki. To teraz drugie pytanie odnośnie drugiej części, czyli w roli lidera. Nie wszystkie, czasami zmiany trwają lata. Tak. No, okej, okay. I teraz czasami zysk jest bardzo daleko. Jak przekonywać, jak utrzymywać chęć do zmiany wśród pracowników? Sugerowałabym ciągłą komunikację, czyli ciągłe przypominanie o celach, ale też w momencie, kiedy zmiana jest wieloetapowa, ona ma tendencję do ewoluowania z tych etapów, które są konieczne do tego efektu finalnego, nie? Do osiągnięcia tych celów. Więc moim zdaniem kluczowe będzie robienie cyklicznych spotkań, gdzie cyklicznie będziesz przypominał o powodach, celach i korzyściach, ale też gdzie cyklicznie będziesz update'ował swoich pracowników na temat ich postępów, bo to też daje im takie poczucie, wiesz, takiej gratyfikacji na bieżąco. Mimo tego, że ten cel główny jest odległy, to co zrobiliśmy do tej pory, co było super, za co możemy cię pochwalić i to da mu takie, umocni jego poczucie sprawczości i da mu taką gratyfikację, nie? Okej, okay, super, dzięki. Cześć. Cześć.
Moje pytanie jest takie, jeśli jestem inicjatorem jakiejś zmiany, ale mierzę się z problemem takiej braku inteligencji emocjonalnej, bym to nazwał, że ktoś jest po prostu nie do przegadania i nie chce podjąć dyskusji, tylko po prostu przegaduje mnie, to jak sobie z tym radzić? Jak sobie z tym radzić? To jest właśnie to budowanie autorytetu lidera, tak mi się wydaje. Czyli wiesz, ty jako lider nie musisz być wygadany, nie? Przede wszystkim inaczej bym powiedziała. Dobry lider to jest dobry słuchacz, więc pozwól mu się wygadać. To jest właśnie ten krok, nie? On wyraża ci swoją opinię, swoje obawy, swoje jakieś tam rozterki. On ma dużo do powiedzenia. Nie ma sensu się z nim kłócić. On i tak ma swoje zdanie. Wydaje mi się, że to, co można w takiej sytuacji najlepiej zrobić, to wziąć te jego słowa do serca i też podejść analitycznie. Dobrze, to w takim razie punkt pierwszy. Zarzucasz to i to. Bardziej klarownie. Bardzo proszę. Dlaczego tak myślisz? I punkt po punkcie. Takie osoby, które dużo lubią mówić, bardzo często mają problem z takim analitycznym podejściem do sprawy. Nie? Jak im rozpiszesz punkt po punkcie, to się nagle bardzo często okazuje, że macie wspólny punkt widzenia, tylko on bardzo dużo o tym gada. Bo jak bardzo dużo o tym gada, to znaczy, że przeżywa bardzo dużo emocji. Pozwól mu na to. Dobry lider to jest dobry słuchacz, przede wszystkim. Okej, okay, dziękuję. Przedstawiłaś trochę to przekazywanie zmiany trochę między liderem a zespołem. A co jeśli ta zmiana przyszła też do mnie, jako do lidera? Nie zgadzam się z tą zmianą. Okay. No i co? Mam mówić, że to, że się zgadzam zespołowi? Czy dłużej rozmawiać z tą osobą, która chce tą zmianę wprowadzić, aż ja to zrozumiem? Jak się postawić w takim razie? No bo myślę, że da się wyczuć to, że ja się też nie zgadzam to, i, ale wam każe się również z tym zgodzić. Jasna sprawa. No widzisz, no bo tobie jest ta zmiana narzucona, nie? Więc to jest właśnie ten krok pierwszy, o którym mówiłam, czyli ta maseczka tlenowa, czyli upewnij się, że najpierw pomagasz sobie, nie? No i widzisz, tobie ta zmiana została narzucona przez twojego przełożonego, więc zanim ją zaczniesz komunikować, zakomunikuj swojemu przełożonemu, że słuchaj, nie rozumiem za bardzo powodów ani celów, albo się z nimi nie zgadzam. Uważam, że to jest za mało zysków jak na taką procedurę wprowadzenia zmiany. Wyartykuj, co ty w ogóle czujesz. Czy ty się złościsz na tą zmianę? Czy ty się boisz może tej zmiany? Czy ty po prostu masz za mało informacji i nie wiesz? Czujesz takie, wiesz, confusion? O co tutaj chodzi? Niech twój przełożony pomoże ci zrozumieć cele tej zmiany, tak żebyś ty się z nią zidentyfikował, bo nie ma sensu, żebyś ją przekazywał swoim pracownikom. To też jest ważna informacja, która powinna pójść do twojego przełożonego, że odczuwasz taką niechęć do wprowadzenia zmiany w swoim zespole, bo ty sam jej nie rozumiesz. I warto artykułować wprost takie rzeczy, bo to też jest informacja zwrotna dla twojego przełożonego, dla organizacji, że coś tu nie klika, nie? Także upewnij się na początku ze swoim własnym przełożonym. Okej, dzięki. To chyba wszystko. To jeszcze raz bardzo wam dziękuję w takim razie.